W ten weekend odbyło się, proszę Państwa, Święto Wisły i chcę rozpocząć tę prognozę pogody od pokazania Państwu zdjęć, w jaki sposób można z tej Wisły twórczo korzystać. Przypominamy sobie czasy, kiedy więcej trochę barek i statków pływało po tej rzece. I więcej wody było w Wiśle. I więcej wody, bo teraz dobry. Widziałam stan wód bardzo niski, prawda, Moniko? Bardzo, tak. No. Opowiadaj w takim razie, co nas dzisiaj czeka w pogodzie. No, miejscami pojawią się opady i to dość intensywne, ale niestety podczas burz. I poważne ostrzeżenie dla Państwa, bo te burze dzisiaj mogą być bardzo gwałtowne. One się już nawet mogą pojawiać przed południem. No i po tym burzowym, groźnym poniedziałku czeka nas spokojniejszy wtorek, ale też i z trochę niższą temperaturą, bo jutro na termometrach maksymalnie do 24 albo 25 stopni. Przelotne opady deszczu głównie w północnej Polsce. Bardzo dziękujemy za tę prognozę. Z Moniką się jeszcze spotkamy. Na koniec jeszcze rzut oka na Chełmno nad Wisłą oczywiście i za momencik już za granicę i wieści stamtąd. Dzień dobry Państwu. No taka jest sytuacja właśnie w tej chwili na Śnieżce. Tam na termometrach 11 stopni. Pewnie odczuwalna temperatura jest nieco niższa, bo jest nieco silniejszy wiatr, ale też widać niskie chmury i może tam się pojawić przelotny deszcz oraz burze. Burzowo będzie też dzisiaj w Tatrach i w Pieninach, a najspokojniej w Bieszczadach, ale tam w Bieszczadach za to dzisiaj aż 30 stopni. Co się będzie działo w Polsce? Po południu nad wieloma regionami rozwiną się deszczowo-burzowe chmury i synoptycy ostrzegają, że te dzisiejsze burze mogą być naprawdę bardzo groźne, bo przyniosą miejscami ulewny deszcz, grad i silny wiatr, który w porywach może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Najgroźniejszych zjawisk spodziewamy się w centralnych regionach, a także na południowym wschodzie, zwłaszcza w Małopolsce, gdzie podczas jednej z burz może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. W tym czasie zacznie się przejaśniać na północnym zachodzie, ponieważ te chmury przesuną się w głąb Polski, a nie zdążą dotrzeć nad krańce południowo-wschodnie. Dlatego Bieszczady dzisiaj będą jednym z pogodniejszych regionów. No ale tu też najcieplej od 30 do 32 stopni, a za deszczowo-burzowym frontem na zachodzie i na Pomorzu 22-23, najwyżej 24 stopnie. Ciśnienie powoli się obniża. Co przyniesie jutro? Po dzisiejszym burzowym popołudniu jutro już powinno być spokojniej, choć jeszcze zagrzmi na Podkarpaciu. Sporo chmur z deszczem nad północnymi regionami, a pogodniej powinno być od Śląska po Wielkopolskę i gdzieniegdzie w centrum kraju. Temperatura jutro już niższa od 21 do najwyżej 25, może 26 stopni na południowym zachodzie. No to na koniec jeszcze proponuję sprawdzić, jaka będzie prognoza dla alergików. Dobrego popołudnia, spokojnego. Do zobaczenia.